Minął tydzień od pożaru w tej kamienicy w Zabrzu. Od 1 lutego wciąż trwają tu prace. A mieszkańcy zabierają wszystko, co się da. Złapałam tylko torebkę i wyszliśmy z mieszkania. No nic wszystko zostało, bo to nie ma czasu. Człowiek się nie zastanawia, człowiek jest w takiej panice, że po prostu ja stanęłam w miejscu i nie wiedziałam, co ja mam robić. Ale zostało i jest w jakimś stanie takim, że faktycznie będzie można część tych rzeczy waszych wykorzystać jeszcze później? No tak? Meble są zalane, no bo wszystko stało w wodzie, no bo jak to się na drugi dzień przyjechaliśmy, to wszystko spływało z góry, no to meble są zalane, no ale udało nam się tam sprzęt tam jakiś tam uratować. Po pożarze dostaną mieszkanie zastępcze od miasta, ale nie od razu. Jeśli dobrze pójdzie, to w ciągu może 4 tygodni gdzieś. No bo to muszą tam wszystko robić, podłogi, ściany, nie, bo to tam jest taki, nie wiem kto tam mieszka, ale tam jest takie zniszczone to mieszkanie. Że to muszą wszystko wyremontować, jakoś odświeżyć, odnowić. W budynku mieszkało 7 rodzin, które przez długi czas nie będą mogły tutaj wrócić. Trudno się dziwić, patrząc na zniszczenia, jakie spowodował pożar secesyjnej kamienicy z 1905 roku. Nadzór budowlany wyłączał budynek tymczasowo na okres 3 miesięcy. Będą trwały te prace projektowe, będą trwały prace adaptacyjne, żeby można było przynajmniej uruchomić w tym okresie 3-miesięcznym kondygnacje, które jakby nie zostały zalane, niektóre nie ucierpiały w trakcie pożaru. Być może uda się przywrócić chociażby te lokale użytkowe na parterze. Do momentu naprawy dachu Urząd Miejski w Zabrzu zaproponował tym osobom, które mieszkały w lokalach komunalnych, lokale zastępcze i pomaga w przetransportowaniu rzeczy. Zawsze w sytuacji, w której gmina jest właścicielem części lokali, gmina partycypuje w kosztach wszystkich remontów, czy też chociażby termomodernizacji. Oczywiście mamy też programy miejskie dedykowane budynkom zabytkowym. Kamienica pod Orłem niewątpliwie jest takim reprezentacyjnym budynkiem. Na razie nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądało to wsparcie w przywróceniu budynku do użytku. Dlatego mieszkańcy nie czekają i sami się mobilizują. Powstała zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych rodzin, które na nowo muszą poukładać sobie życie.